Dzień dobry. Jak być może słychać w moim głosie i widać po moim nosie, w tym roku padłem ofiarą sezonu grypowego, no ale dziś czuję się już na tyle komfortowo, że mogę stanąć przed kamerą i opowiedzieć wam o pewnym zagadnieniu związanym z moim stanem zdrowia. Otóż, niezależnie od tego, gdzie żyjemy, jeżeli w naszym klimacie można wyróżnić zimę, czyli okres, kiedy temperatury są niższe niż w pozostałej części roku, to patrząc na częstotliwość zachorowań na grypę, prawdopodobnie wtedy osiąga ona największe wartości. I w sumie dopiero w tym roku zacząłem się zastanawiać, dlaczego, skąd się w ogóle bierze ten sezon grypowy i pozwólcie, że podzielę się z wami tym, do czego doszedłem. Trochę wstyd się przyznawać, ale przyczynę występowania sezonu grypowego zaczęliśmy rozumieć dopiero na przestrzeni kilku ostatnich lat i być może dlatego ciągle funkcjonują przekonania, które twierdzą, że zachorować możemy wychodząc na dwór z mokrą głową albo doprowadzając do przechłodzenia stóp. Rzecz jasna, jest to nieprawda. Aby choroba mogła się rozwijać, potrzebny jest patogen, który ją będzie wywoływał, wirus, bakteria albo inne paskudztwo. Niemniej, w momencie, gdy już ta choroba rozwija się w naszych organizmach, gdy już jesteśmy zarażeni, to przechłodzenie organizmu, czemu sprzyja m.in. mokra głowa, może prowadzić do osłabienia naszego układu odpornościowego, przez to choroba będzie rozwijała się szybciej. Tak więc podkreślam, wychodząc z mokrą głową na zimno możemy przyspieszyć rozwój choroby, ale samej choroby tym nie wywołamy. A w jaki w ogóle sposób wychłodzenie może sprzyjać rozwojowi choroby? Między innymi dlatego, że w momencie, kiedy jest nam zimno, nasze naczynia krwionośne kurczą się po to, aby minimalizować utratę ciepła. I dzieje się to wszędzie, gdzie jesteśmy wystawieni na działanie zimnego powietrza, między innymi w nosie, gdzie są błony śluzowe. A na błony śluzowe może w pierwszej kolejności padać jakaś kropelka płynu, w której żyje wirus grypy. I w tym momencie, kiedy do błon śluzowych dopływa mniej krwi, dopływa tam również mniej białych krwinek, czyli wojowników, przedstawicieli naszego układu odpornościowego, którzy mają za zadanie walczyć z infekcjami, a przez to już na pierwszej linii, w momencie, kiedy patogen może wniknąć do naszego organizmu, jesteśmy w tej walce, jakby nie patrzeć, liczebnie osłabieni. I w ten sposób pośrednio zidentyfikowaliśmy pierwszą składową sezonu grypowego, a mianowicie niską temperaturę. Zresztą potwierdzają to badania na świnkach morskich, bowiem gdy trzymano w klatkach sąsiednich osobniki, które były chore na grypę i osobniki zupełnie zdrowe, to odsetek zachorowań w tej początkowo zdrowej, niecierpiącej na grypę populacji był tym większy, im niższa temperatura panująca w pokoju. A skoro mowa o pokoju, to warto jeszcze wspomnieć, że w zimie mniej wychodzimy na dwór, to znaczy częściej przebywamy z innymi ludźmi zamknięci w małym pomieszczeniu, oddychając tym, co oni wydychają, a więc nie tylko dwutlenkiem węgla, ale mnóstwem różnego rodzaju płynów ustrojowych, w których wirus może przetrwać dłużej, tak więc to jest druga składowa, która sprawia, że częściej chorujemy w zimie, ale nie najważniejsza. Można się również spotkać z wytłumaczeniem, które mówi, że ponieważ w zimie są krótsze dni, to krócej jesteśmy wystawieni na działanie światła słonecznego. Jeżeli krócej jesteśmy wystawieni na działanie światła słonecznego, to krócej jesteśmy wystawieni na działanie ultrafioletowej składowej tego światła. Mniej ultrafioletowej składowej to niższa produkcja witaminy D w naszych organizmach, a witamina D wspiera działanie układu odpornościowego. Ale według szacunków naukowców najważniejszą składową sezonu grypowego jest niska wilgotność powietrza w zimie. To znaczy w momencie, kiedy temperatury są bardzo niskie, to w powietrzu może znajdować się mniej pary wodnej niż w lecie, a w takich warunkach wirus grypy jest w stanie po pierwsze przeżyć dłużej, po drugie dalej zabrnąć, dalej podróżować. I pokazują to badania również na świnkach morskich. Jeżeli wtrzymano w tych sąsiednich klatkach chore i zdrowe osobniki, to zdrowe osobniki chorowały tym częściej, im niższa była wilgotność powietrza w pokoju. Zresztą świeże szacunki pokazują, iż stosowanie nawilżaczy powietrza w publicznym transporcie, w przestrzeni publicznej, w ciągu jednej godziny potrafi zabić 30% wirusów grypy, które się w tym powietrzu znajdują. Nie jest to wprawdzie kolosalna liczba, ale wciąż bardzo znacząca. A jak można wytłumaczyć to, że w niskich wilgotnościach wirus grypy może dalej podróżować? No, po prostu, kiedy wilgotność jest niska, kiedy w powietrzu znajduje się niewiele cząsteczek pary wodnej, to łatwiejsze jest parowanie. Chodzi o to, że jeżeli chcemy, aby coś wyschło, to najłatwiej jest usunąć cząsteczki wody, które znajdują się w fazie gazowej znad tego czegoś mokrego. Dlatego między innymi kałuże schną szybciej, kiedy wieje wiatr, dlatego kiedy chcemy wysuszyć głowę, to dmuchamy na mokre włosy suszarką i gorącym powietrzem z suszarki, a nie wkładamy na przykład tę głowę do piekarnika. Tak więc, kiedy w powietrzu znajdzie się kropelka zawierająca wirusy grypy, czy to jest woda, czy jakaś wodna wydzielina naszego organizmu, to zanim opadnie ona na ziemię, część tej wody może odparować, a mniejsza kropla jest łatwiej unoszona
przez prądy powietrzne, przez co dłużej pozostaje w powietrzu, a jeżeli dłużej pozostaje w powietrzu, to może również dalej podróżować. Co zresztą potwierdzają badania wskazujące, iż w krajach tropikalnych dużo więcej wirusów znajduje się na powierzchniach różnego rodzaju, to znaczy łatwiej jest się zarazić grypą, jeżeli dotkniemy czegoś, a potem przeniesiemy to w okolice nosa czy ust, niż wdychając powietrze, nawet jeżeli żyjemy w bliskim kontakcie z osobami, które na grypę już cierpią. Tak więc jeżeli na koniec miałbym Wam podać jakąś zwięzłą instrukcję, która pomogłaby uniknąć zachorowania w sezonie grypowym, to brzmiałaby ona mniej więcej tak. Po pierwsze, nie dopuścić do kontaktu z osobami chorymi. Po drugie, jeżeli już mogliśmy mieć kontakt z patogenem, to starajmy się unikać wychłodzenia organizmu. Po trzecie, można pomyśleć o rozsądnej suplementacji witaminą D, czyli wystarczy włączyć do diety więcej ryb, sera czy jaj. No i po czwarte, można pomyśleć o nawilżaniu powietrza, którym oddychamy. Oczywiście do rozsądnych wielkości, bo bardzo wilgotne powietrze sprzyja na przykład rozwojowi pleśni, a ta też może mieć niekorzystne działanie na nasze zdrowie. No i w zasadzie tyle. Jeżeli chcielibyście, abym poopowiadał Wam na przykład o świńskiej grypie, to dajcie znać. A póki co będę już kończył. Do zobaczenia, do usłyszenia. Tak więc podkreślam, wychodząc z mokrą dłonią...